Radomskie Stowarzyszenie Promocji Bowlingu zorganizowało już piąty turniej z serii Jesień 2020. Wygrał Marcin Vogt. Drugie miejsce zajął Francuz Didier Roussel, natomiast trzecią pozycję zajął Krzysztof Koziara. W kategorii amatorskiej zwyciężył Krzysztof Suligowski. Następny turniej odbędzie się w listopadzie. Zawody są okazją do treningu przed zapowiadaną na styczeń inauguracją zmagań ligowych.